po raz siódmy organizatorzy Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu nagrodzili najlepszych przedsiębiorców, samorządy, instytucje oraz osobowości. Gwiazdą wieczoru był zespół Poparzeni Kawą 3. 9 statuetek wykonanych przez Dorotę Dzikiewicz-Pilich, autorkę między innymi prestiżowego Fryderyka, znalazło swoich właścicieli w piątek, 15 października. W tym roku mecenasem głównym wydarzenia został Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronatem honorowym wydarzenie objęli minister edukacji i nauki, wojewoda dolnośląski, marszałek województwa dolnośląskiego, prezydent Świdnicy i prezydent miasta Wałbrzycha. Mikrobiznes. Biuro rachunkowe Credo Justyna Dachowska powstało z myślą o pomocy podatkowej dla najbardziej wymagających przedsiębiorców. Zapewnia im nie tylko podstawowe czynności księgowo-kadrowe, ale przede wszystkim działania wspierające stały rozwój firmy na każdym etapie działalności. Jak podkreśla Justyna Dachowska, Credo to zaufanie, a księgowa to osoba, którą przedsiębiorca darzy bezgranicznym zaufaniem, powierzając w jej ręce losy swojej firmy i wszelkie kwestie majątkowe. Biuro rachunkowe Credo jest wielkim sprzeciwem pani Justyny wobec wszechobecnego i stereotypowego wizerunku księgowej. Poglądy przedstawiające ten zawód jako nudny i mało pasjonujący odsyła do lamusa. Swoją działalnością udowadnia, że księgowa już dawno wyszła z jaskini faktur i wąskotorowego myślenia. Wnętrze biura urządzone jest nietypowo i niezwykle komfortowo, a jego właścicielka aktywnie angażuje się w działalność promującą biznes, w tym szczególnie kobiecy. Biuro rachunkowe Credo Justyna Dachowska, ulica Kraszewskiego 1 przez 1L, Jelenia Góra. Nazywam się Justyna Dachowska, jestem właścicielką biura rachunkowego Credo. Zajmujemy się kompleksową obsługą księgowo-kadrową firm. Staramy się pomagać przedsiębiorcom na każdym etapie rozwoju działalności gospodarczej, rozwijać ich pasję oraz przekładać to na zawodowe i finansowe sukcesy. Swoją działalność prowadzę z sukcesami od wielu lat. Zapraszam serdecznie wszystkich do współpracy. Pani Justyno, dzisiaj pierwsze miejsce w kategorii mikrofirma. To jest biznes łatwy, niełatwy? Jak wiemy, prawo podatkowe w Polsce jest ogromnie skomplikowane. Codziennie walczymy z nieprzyjazną księgowością, staramy się wspierać przedsiębiorców aktywnie, żeby rozwijali jak najbardziej komfortowo swoje firmy i bezpiecznie. Także jest to ciężka, trudna praca, ale jak widać przynosi ogrom satysfakcji. Mikrofirma Business Improvement Solutions Michał Kuchta świadczy usługi doradczo-szkoleniowe. Oferuje kompleksowe programy rozwojowe dla firm, od podnoszenia tzw. miękkich kompetencji pracowników w zakresie sprzedaży, obsługi poprzez programy menedżerskie po kwestie związane z usprawnieniem procesów, eliminowaniem marnotrawstw i zarządzaniem projektami. Przedsiębiorstwo jest twórcą własnej autorskiej metodyki STTI – Strategy Team Tools Improvement – Strategia Zespół Narzędzia Usprawnienia. To w oparciu o nią są projektowane i realizowane kompleksowe programy usług rozwojowych dla pracowników, kadry menedżerskiej oraz właścicieli przedsiębiorstw. Innowacyjne rozwiązania dotyczą wdrażania metodyk zarządzania projektami, dostosowanych do kompetencji i poziomu dojrzałości przedsiębiorstw, optymalizacji oraz standaryzacji procesów usługowych i produkcyjnych. Skupiają się także na wprowadzaniu w podmiotach kultury Lean. Firma wypracowała i wdrożyła własną metodykę badania oceny kompetencji menedżerskich, która wykorzystywana jest m.in. w realizacji programu Akademia Menedżera MŚP. Na potrzeby badań firma zbudowała także własną aplikację IT. Business Improvement Solutions Michał Kuchta, ulica Świdnicka 136, Wałbrzych. Panie Michale, czy lokalny patriotyzm i przebijanie się w tym na pewno niełatwym biznesie, jakim jest biznes szkoleniowy, się opłaciło? Tak, opłaciło się z pewnością. Pracowaliśmy na to od wielu lat. Tak naprawdę mamy klientów na terenie całej Polski, chociaż koncentrujemy naszą działalność w obszarze województwa dolnośląskiego, lubuskiego. Tu mamy po prostu blisko. Także
ten biznes jest dość uniwersalny i nie jest chyba uzależniony od lokalizacji, w co wiele osób na początku nie wierzyło, kiedy zakładają ten biznes. Wiele osób zadawało mi pytanie, czy to jest dobre miejsce do robienia takiego biznesu. Tak, to jest dobre miejsce do robienia takiego biznesu. Mała firma TR Polska Spółka z o.o. od 2008 roku jest stabilnym partnerem dla branży przemysłowej. Specjalizuje się w sprzedaży elementów napędu i transportu wewnętrznego, takich jak m.in. taśmy transportujące, pasy zębate i klinowe, łożyska oraz łańcuchy napędowe. Świadczy też usługi związane z zewnętrznym utrzymaniem ruchu w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń. Swoją sprzedaż prowadzi nie tylko na terenie całego kraju, obsługując m.in. największe polskie i światowe koncerny. Jest również obecna na rynkach w Europie, Azji i Ameryce Środkowej. Klientami TR Polska są najwięksi producenci w różnych branżach, reprezentujący przede wszystkim gałęzie przemysłów motoryzacyjnego, drzewnego, spożywczego, AGD, higienicznego, wydobywczego oraz paliwowego. TR Polska to nie tylko sprzedaż, ale również wyspecjalizowany dział serwisowo-diagnostyczny, który zapewnia opiekę 24 godziny na dobę. Założyciel firmy Tomasz Rybczyński jest związany z branżą techniczną od blisko 20 lat. Gwarantuje to fachową obsługę oraz doradztwo techniczne na najwyższym poziomie. TR Polska Spółka z o.o. Wałbrzych, ulica Ogrodowa 15D. Panie Tomaszu, to nie jest Pana pierwsze wyróżnienie w tutaj gali Gwiazd Biznesu, ponieważ Pan już takie wyróżnienie raz dostał i teraz ponownie. Zgadza się. Trzy lata temu dokładnie dostaliśmy wyróżnienie w tej samej kategorii i zajęliśmy trzecie miejsce jako firma. Teraz udało się zająć pierwsze miejsce. No cóż, motywuje to do działania i może za parę lat inna kategoria. Jak się rozrośniemy, zobaczymy, kto wie. Czy ten sukces wynika z tego, że tak naprawdę to jest Pana pasja? Tak, to jest pasja, to motywuje do działania. To jest też, firma jest też moim życiem i to jest to, co kocham i to, co robię, tak? No i mam też wspaniały zespół, z którym mogę ten projekt realizować. Średnia firma. Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zajmuje się wydobyciem i produkcją kruszyw w koncesjonowanej kopalni odkrywkowej, która funkcjonuje od 2007 roku. Eksploatuje złoża gnejsu z kopalni, której jest wyłącznym właścicielem. Produkuje kruszywa o różnych zastosowaniach. Są wśród nich kruszywa drogowe, budowlane oraz ozdobne. Przy produkcji wykorzystuje specjalistyczne maszyny spełniające europejskie normy. Stworzona przez firmę TESM marka gnejsy.pl to odpowiedź na rosnące oczekiwania odbiorców w zakresie kruszyw ozdobnych niezbędnych do aranżacji ogrodów prywatnych oraz publicznych. Bogaty asortyment oparty na zróżnicowanych formach i stopniu granulacji gnejsu pozwala w sposób unikalny kreować przestrzeń ogrodową w nowoczesnym lub tradycyjnym stylu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii z materiału wydobywa się urzekające piękno, uzyskując kruszywa ogrodowe charakteryzujące się nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale także solidnym i precyzyjnym wykonaniem. Gnejsy produkowane przez firmę TESM to materiał wysokiej jakości, trwały i odporny. Oryginalne wzornictwo daje wszechstronne możliwości zastosowania, inspirując do ciekawych aranżacji i nietuzinkowych kompozycji ogrodowych, ożywiając przestrzeń i nadając jej niepowtarzalny charakter. Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Doboszowice 171, Kamieniec Ząbkowicki. Panie prezesie, to zapewne ciężki biznes i bardzo ciężka praca, ale odniósł pan dzisiaj sukces. Co legło u jego podstaw? No, jak zwykle zespół. To zespół jest najważniejszy dla mnie i dzięki temu właśnie zespołowi otrzymaliśmy taką statuetkę i taką nagrodę, takie wyróżnienie. Firma duża to i pewnie zespół duży. No, na dzisiaj jest 60 pracowników. Udało nam się w pandemii troszkę nawet zwiększyć po prostu wydobycie, ponieważ kruszywo zdobne, jak się okazuje, było hitem, kiedy były założone lockdowny. A dlaczego tak się stało? Jak pan myśli? No, ludzie mieli więcej czasu dla siebie, więcej czasu dla przestrzeni i w tym momencie kruszywo zdobne stało się bardziej popularne.
czego by pan sobie życzył w biznesie na następne lata? Dalszego rozwoju. To jest najważniejsze dla mnie. I dla całej firmy, i dla wszystkich naszych pracowników. Podmiot ekonomii społecznej. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej Wiktoria w 2015 roku pozwoliło wielu osobom niepełnosprawnym dostrzec możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do znalezienia miejsca na otwartym rynku pracy. W sercu Sobięcina, w przekazanym przez gminę Wałbrzych odnowionym i przystosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach budynku, pracę znalazły 64 osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ponadto ZAZ zatrudnia również 20 osób – rehabilitantów, asystentów, trenerów i instruktorów. Pracownicy niepełnosprawni objęci są stałą opieką doradców zawodowych, psychologa i prawnika. Korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Zakładowego Funduszu Aktywności. Główne usługi ZAZ-u to druk materiałów promocyjnych wysokiej cyfrowej jakości, druk wielkoformatowy oraz wysokiej jakości nadruk na tekstyliach w najnowszej technologii DTG. Ponadto ZAZ realizuje zlecenia telefonicznej obsługi klienta, przede wszystkim w zakresie telemarketingu i ankietowania. Nowością w ofercie jest usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów z zagwarantowaniem pełnej poufności i bezpieczeństwa procesu. Zakład Aktywności Zawodowej Wiktoria, ulica 1 Maja 112, Wałbrzych. Panie dyrektorze, pan ze sceny podkreślał, że tak naprawdę ta statuetka nie należy się panu, ale pana zespołowi. Ale czy to niezbyt daleko idąca skromność? Nie, to nie jest skromność. To zaś to codzienna praca wszystkich ludzi i naprawdę dzięki ich zaangażowaniu i temu, że im się chce po prostu coś robić, to wszystko się udaje. Codziennie pracujemy z ludźmi niepełnosprawnymi. Czasami jest to trudne, naprawdę jest to trudne, ale udaje się to i dlatego to nie jest jakaś tam udawana skromność. Mówiłem, że kawałek tej gwiazdy może należy do mnie, ale wszyscy razem pracujemy i dlatego im to dedykuję. No to się udaje, jak widać dzisiaj w załączonym obrazku, to się udaje z sukcesem. No, nasi konkurenci, znaczy ZAZ-u konkurenci, którzy dzisiaj wystąpili ze mną na scenie, znamy się od dawna, to są uznane firmy od lat działające na rynku wrocławskim. W związku z tym myślę, że w takim gronie to uzyskać tą statuetkę, to jest naprawdę sukces. Biznes odpowiedzialny społecznie. Zitech, spółka z o.o., jest renomowaną spółką należącą do koncernu Volkswagen. Co więcej, jest wiodącym producentem metalowych stelaży siedzisk samochodowych do wybranych modeli samochodów, takich marek jak Volkswagen, Audi, Skoda, Seat oraz Porsche. Spółka Zitech posiada w Polsce 3 fabryki – Polkowice, Głogów, Września oraz 2 biura badawczo-rozwojowe we Wrocławiu i Polkowicach. Strategia spółki, która jest częścią grupy Zitech, zbudowana jest na zrównoważonym rozwoju. Jednym z 4 obszarów strategicznych jest odpowiedzialność, pod którą kryje się perspektywa strategiczna, wzorcowe zachowania. W ramach comiesięcznych spotkań strategicznych raportowany jest status działań w zakresie społecznej odpowiedzialności. Dodatkowo Zitech podejmuje szereg aktywności w ramach działalności pozabiznesowej w odniesieniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Działania firmy w tym zakresie koncentrują się na 4 obszarach: kapitał ludzki, kapitał społeczny, ochrona środowiska oraz integracja z rynkiem i interesariuszami. Społeczna odpowiedzialność wpisana jest w DNA spółki Zitech. Wszyscy pracownicy są świadomi znaczenia społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju i propagują tę ideę wśród swoich rodzin i społeczności lokalnej, która ich otacza. Zitech, spółka z o.o., ulica Strefowa 2, Polkowice. Pani referent, ta dzisiejsza nagroda, to wyróżnienie jest dowodem na to, że w biznesie nie liczy się tylko zarabianie. Tak, to prawda. Szczególnie dla dużych firm ważna jest ta część CSR, czyli to, jak ile dostajemy, ile my możemy oddać naszej społeczności. I to dla Zitech jest bardzo ważne, nie tylko dla Zitech, ale dla całego koncernu Volkswagen. Czujecie się odpowiedzialni społecznie? Bardzo czujemy się odpowiedzialni społecznie, pod względem naszej społeczności, ale też środowiska.
po pani wystąpieniu dzisiaj na scenie zauważyłem, że to wy nie traktujecie tej odpowiedzialności społecznej jako obowiązku. Bardziej jest to dla was przyjemność? Tak, nasi pracownicy cieszą się z tego, że mogą brać udział w różnych akcjach i sami je inicjują, więc zarząd tylko wspiera te działania. Jesteśmy takimi szczęściarzami. Ten sukces komu zawdzięczacie? Naszym pracownikom. Im dedykujemy tę nagrodę. Instytucja Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA jest jednostką ukierunkowaną na rozwój działalności przedsiębiorców wykorzystujących nowoczesne technologie, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, w oparciu o korzystanie z wyodrębnionych nieruchomości i infrastruktury technicznej. Realizując kompleksowe wsparcie, park oferuje także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie parku technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości, inkubatora technologicznego druku 3D i inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej w Szklarskiej Porębie oraz realizacja projektów zewnętrznych finansowanych ze środków budżetowych Unii Europejskiej, a także środków krajowych. Misyjna działalność spółki ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz transferu technologii nauka-biznes na terenie Dolnego Śląska poprzez realizację przedsięwzięć naukowo-badawczych, szkoleniowo-informacyjnych oraz networkingowych. Należy podkreślić, że spółka realizuje również szereg działań typowo komercyjnych. Składa się na nie wynajem powierzchni biurowych, szkoleniowo-konferencyjnych oraz technologicznych. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, ulica Kwiatkowskiego 4, Wrocław. Panie prezesie, jakby pan miał w kilku słowach powiedzieć, czemu zawdzięczacie ten dzisiejszy sukces, to wyróżnienie? Przede wszystkim kreatywności zespołu, bo dzięki kreatywności zespołu właśnie mogliśmy stworzyć takie innowacyjne projekty jak inkubator druku 3D, jak inkubator ICT zajmujący się nowoczesnymi technologiami w zakresie zdrowia i sportu, który za chwileczkę będzie uruchomiony na Polanie Jakuszyckiej. A przede wszystkim też dostępność środków unijnych, bo bez środków unijnych nie moglibyśmy tych projektów zrealizować. Większość tych projektów jest dofinansowana i to w dużym stopniu, w 80% ze środków unijnych i dzięki temu możemy je po prostu zrealizować i rozwijać różne technologie. Także to przede wszystkim zespół, kreatywność ludzi i oczywiście konsekwencja w działaniu. Czyli nagroda zespołowa. Nagroda zespołowa, jak najbardziej tak. Państwo widzieli, duża, nowoczesna inwestycja Polana Jakuszycka, to będzie wizytówka przy granicy polsko-czeskiej, wizytówka Dolnego Śląska, wizytówka też Polski, ale też wizytówka na całą Europę. Jak wspominałem, jest to najnowocześniejszy w tej chwili ośrodek na świecie, jaki powstaje w zakresie sportów zimowych, ale nie tylko. Ośrodek będzie dostępny przez cały rok dla wszystkich turystów. Inkubator druku 3D, pierwszy projekt w Polsce, który udało nam się wymyślić i właśnie go uruchamiamy za chwileczkę, zajmujący się technologiami w zakresie druku 3D w medycynie. Chcemy być liderem w zakresie druku 3D w stomatologii. Chcemy stworzyć wspaniałą Akademię Druku 3D, gdzie będziemy kształcić osoby albo osoby, które będą chciały się przekwalifikować, żeby mogły drukiem 3D się zajmować od projektowania, od formatowania, aż po obsługę urządzeń, a także obróbkę końcową. Także udało nam się te projekty zrealizować i jak wspominałem na gali, mamy w zanadrzu jeszcze jeden bardzo fajny projekt, który chcielibyśmy zrealizować właśnie tutaj w regionie Wałbrzyski. To jest projekt, który miałby zajmować się nowoczesnymi technologiami w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ten projekt jest rozpisany, przygotowany, czekamy na postępowania konkursowe. Zgłosiliśmy już nasz projekt, wiemy, że został bardzo pozytywnie przyjęty i wysoko oceniony. Także jeżeli ten projekt by nam się udało, to na terenie właśnie tutaj regionu Wałbrzyskiego powstałby wspaniały inkubator, który zajmowałby się właśnie energią odnawialną. Temat jak najbardziej na czasie. To też byłby pierwszy projekt w ogóle w Europie tego typu zrealizowany. Był też prezentowany w Brukseli i projekt się spodobał, także to byłaby druga taka fajna wizytówka, gdzie moglibyśmy pokazać, że Polska, Dolny Śląsk nowymi technologiami w zakresie odnawialnych źródeł energii stoi. Gmina Strzelin. Gmina Strzelin słynie z granitu eksploatowanego w jednym z największych w Europie kamieniołomów. Jest to również przyrodniczo-turystyczna atrakcja. Z tego powodu Strzelin często nazywany jest miastem granitu.
Gmina sprzyja przedsiębiorcom i inwestorom. Od 2005 roku na obrzeżach miasta funkcjonuje podstrefa Strzelin w Obrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Gmina ma duży potencjał gospodarczy ze względu na dobrą lokalizację, aktywnych przedsiębiorców i mieszkańców, wysoki poziom szkolnictwa zawodowego oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, wodociągową i sanitarną. Jednym z głównych celów operacyjnych zawartych w strategii rozwoju gminy Strzelin jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Strzelin konsekwentnie tworzy strefy aktywności gospodarczej w oparciu o tereny inwestycyjne. Stawia na promocję gospodarczą, wspiera działania ukierunkowane na rzecz wzrostu aktywności zawodowej i rozwoju rynku pracy. W gminie Strzelin funkcjonuje certyfikowane przez marszałka województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. To dzisiejsze wyróżnienie, ta statuetka, można powiedzieć, jest na wagę złota, bo dzisiaj samorząd przyjazny biznesowi jest faktycznie na wagę złota. Tak, to prawda. To jest dla nas bardzo ważna statuetka, tym bardziej, że kapituła, która przydzielała, składa się z zacnych osób, z takich wspaniałych osobistości. Dla mnie było wielkim zaszczytem odbierać dzisiaj tę nagrodę w imieniu wszystkich samorządowców strzelińskich i w imieniu przedsiębiorców, którzy z nami współpracują z terenu naszej gminy. Panie Przewodniczący, czy to jest ciężka praca, żeby dojść do takiego wyróżnienia, do takiego sukcesu, a przede wszystkim, żeby spowodować, że to przedsiębiorcy myślą o gminie pozytywnie? Tak, to jest na pewno ciężka praca i dużo wyrzeczeń. Mamy bardzo dobrego gospodarza naszej gminy i myślę, że radni, ja jako jakby przedstawiciel Rady Miejskiej Strzelina, na pewno będziemy gospodarza gminy, burmistrza wspierać. No i ze wszystkich sił będziemy starać się poświęcać ten czas, żeby był jak najlepszy rozwój naszej gminy Strzelin. I zapraszacie wszystkich, nie tylko tych, którzy się zajmują wydobyciem i obróbką kamienia. Nie tylko. Jesteśmy gminą przemysłowo-rolniczą, mamy wspaniałe gleby, ale również lokuje się u nas biznes, który meblarski, części do samochodów, mamy cukrownię Strzelin, mamy przetwórstwo rolne, mamy szeroki zakres i ten niestety troszkę bardziej uciążliwy środowiskowo, ale z którym sobie radzimy i partnersko współdziałamy, jak i ten zupełnie nieuciążliwy, ale jednak dający sporo miejsc pracy w Strzelinie. To nagroda zespołowa? Tak, to jest nagroda zespołowa. Osobowość. Piotr Krupa. Piotr Krupa jest współzałożycielem spółki Kruk, a począwszy od 2003 roku prezesem zarządu. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku jako wspólnik w spółce cywilnej Kuźnicki i Krupa, której wspólnikiem pozostawał do 2004 roku. Jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, odbył aplikację sądową i radcowską, posiada również licencję detektywistyczną. W 1998 roku wraz z kolegą ze studiów założył wydawnictwo prawnicze Kruk. Książki były pisane przez obu jego właścicieli i z założenia każda z nich miała być unikatowa, stąd nazwa wydawnictwa nawiązująca do Białego Kruka. Na początku nowego wieku wraz z rozwojem w Polsce usług konsumenckich Piotr Krupa dostrzegł niszę, tendencję rynkową, która stała się fundamentem jego późniejszych osiągnięć biznesowych. Dziś Piotr Krupa jest prezesem i znaczącym akcjonariuszem największej grupy zarządzającej wierzytelnościami w Europie Centralnej. Grupa Kruk rozwija się na rynkach rumuńskim, czeskim i słowackim, niemieckim, włoskim oraz hiszpańskim. W biznesie kieruje się mottem, które mówi, że inspiracja i pasja zespołu sprawia, że niemożliwe staje się jedynie trudne. Niezwykle ważne są dla niego także wartości, które wdrożył w firmie i którymi kieruje się w swojej pracy, zaszczepiając je jednocześnie swojemu zespołowi. Prywatnie mąż, ojciec dwóch synów i córki, po godzinach startuje w triatlonach, biega maratony i zdobywa koronę ziemi. Dobry wieczór Państwu. Chciałem bardzo podziękować Kapitule za ten wygłos, to dla mnie ogromny zaszczyt. Podziękować także organizatorom, gospodarzom dzisiejszego wieczoru, że tu w tym fantastycznym miejscu możemy się dzisiaj spotkać, możecie się Państwo spotkać. Biznes, który prowadzę, ma oddziały w 7 krajach, w Hiszpanii, w Rumunii, we Włoszech, w Czechach, na Słowacji, w Polsce. Oczywiście i właśnie w jednym z tych krajów teraz jestem, stąd moja nieobecność, za co bardzo przepraszam.
Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że jestem bardzo związany z Dolnym Śląskiem, szczególnie z Wałbrzychem. Tutaj przejeżdżałem każdego dnia i jeżdżąc do szkoły. Jestem absolwentem drugiego liceum, jadąc ze Szczawa. Codziennie przyjeżdżałem się do tej kopalni, jeszcze wtedy kopalni Czarnej Torres. Nigdy mi nie przyszło do głowy, że pewnego dnia będę miał takie wyróżnienie. Zresztą absolwentem drugiego liceum jest moja żona, moja siostra i mój tato, że jesteśmy z tym miastem bardzo mocno związani. Dziękuję Państwu jeszcze raz. To dla mnie ogromny zaszczyt, tak jak powiedziałem na początku. I zgodnie z moją dewizą, drodzy Państwo, ludzie dzielą się na dwie kategorie. Tych, co mówią i tych, co robią. Więcej jest tych pierwszych, tylko gadają i nic z tego nie mówią. Ale świat zmieniają ci drudzy, a wraz ze światem zmieniają nas. Ludzie zawsze o nich pamiętają. A wy, drodzy Państwo, kim chcecie być? Tymi, którzy mówią, czy tymi, którzy działają? Wybór należy do Was. I z tym dylematem Was zostawiam. Dobranoc. Pani Sylwio, pan Piotr nie mógł być dzisiaj z nami i odebrać tą statuetkę. W jego imieniu odbiera ją pani. I może to i dobrze, bo pani będzie wiedziała najwięcej o tej ciężkiej pracy, jaką chyba oboje włożyliście w to, aby pan Piotr został dzisiaj osobowością roku. Na pewno to jest praca, która trwa od lat, tak? Bo firma ma wieloletnią już tradycję działalności i to, co jest dla mnie szczególnie, to co powiedziałam też przy odbiorze tej nagrody, szczególnie ważne jest to, że został doceniony tutaj, tak? No bo jest laureatem wielu nagród, natomiast dostrzeżenie człowieka, który wyszedł stąd, tak? Który ma tutaj korzenie, co on zresztą na każdym kroku podkreśla, że Szczawno, że Wałbrzych jest miejscem, które go ukształtowało, jest dla niego szczególnie istotne, że ludzie stąd byli w stanie go dostrzec i nagrodzić. To jest, myślę, że bardzo istotne. Jak myśli pani, komu pan Piotr zadedykuje tą nagrodę? Myślę, że tak jak zawsze, dedykuję to swojemu zespołowi, bo to jest tak, że praca tak dużej z waszej firmy nigdy nie jest sukcesem jednej osoby. To zawsze jest działanie wielu osób, zespołu i tak jak zawsze mówię o tym, tak myślę, że w tym przypadku też dedykowałby ją zespołowi. Panie prezesie, to już 7. edycja Gwiazd Biznesu. Powróciliście po ostatniej, to starej kopalni, chyba bardzo dobrze, bo gala bardzo udana. Tak, panie redaktorze, generalnie to jest 7. edycja. Jedną zrealizowaliśmy na terenie Świdnicy ze względu na internautów. Chcieliśmy, żeby był łatwy streaming dla publiczności, tych, którzy oglądali nas na zewnątrz. Oczywiście stara kopalnia to jest to miejsce, gdzie gwiazdy biznesu mają swój dom. Czy w tych ciężkich czasach, niełatwych czasach covidowych, czy z jakim wy się spotykacie odbiorem przedsiębiorców? Czy oni chętnie biorą udział w galach, chętnie chcą się pokazywać, chcą się chwalić tym, co robią, czy nie za bardzo? 2020 rok był ciężki i 2021 również, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Niemniej jednak licznie stawili się jakby ze zgłoszeniami, jeżeli chodzi o galę biznesu, o plebiscyt. Widzimy, że przybywa instytucji, że jednak pracują, że rzetelnie przygotowują się do, na co dzień pracują we własnych firmach, ale również dokumentacja, która przygotowana była dla kapituły, była przygotowana bardzo rzetelnie. Widać, że firmy się jednak rozwijają, że pracują, nie zatrzymują się w swojej pracy. Pani Ewelino, marka Ślężański zaczyna być coraz bardziej widoczna, zaczyna być coraz bardziej zauważalna i dzisiejsze wyróżnienie jest na to dowodem. Tak, bardzo się cieszę, że mogłam odebrać takie piękne wyróżnienie. No niesamowicie się cieszę tak naprawdę z tego powodu, że nasz sklep, tak, i lokalność zostaje coraz bardziej doceniana. Tym bardziej, że jesteście w Sobótce, nie jesteście dużym sklepikiem, natomiast na pewno bardzo wyjątkowym, bo wasza oferta jest wyjątkowa. Tak, jesteśmy niedużym sklepikiem, natomiast mamy bardzo piękny asortyment i tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy sklepem, który ma dużą duszę. O tej wyjątkowości właśnie świadczą te produkty, które oferujemy naszym klientom. Wasz team nie jest duży, ale na pewno ma ogromne serce do tego, co robi. Tak naprawdę bardzo serdecznie chciałam podziękować mojej ekipie, dziewczynom, które na co dzień sprzedają produkty, opowiadają o nich klientom, bo dzięki ich uśmiechowi i tak
tak naprawdę temu sercu i pasji, które wkładają w swoją pracę, klienci do nas wracają i doceniają te produkty.